Cześć wszystkim, to znowu Punio 7, to jest dalszy ciąg Advent Rising. Dosyć grobowa atmosfera. Dosyć brzydka pogoda, ktoś tu się czai. Uzbroję się na wszelki wypadek w osłonę i co ja tu jeszcze mam? Impulsionu, no tak. I od razu checkpoint, nie masz czemu by nie. Przypomnienia wszystkich w ostatnim odcinku Aurelianie. Wow. Aurelianie postanowili, że nie będą już nam więcej pomagać. Będą dbać tylko o swój tyłek. Przynajmniej tak uważają, że im się to coś da. Niedługo się przekonają, że byli w całkiem sporym błędzie. Ale zanim to zrobią, zapewne sporo z nich musi zginąć. Z czym z wielką przyjemnością im pomożemy. Cóż, może nie bez przyjemnością, bo w końcu to byli niby nasi kumple. Ale co tam. Trzeba zbierać doświadczenia zabijania różnych ras kosmicznych i tym podobnych. Hihihi, widzicie, nawet nie potrzebuję broni, żeby was zabijać jak muchy. Wy chcecie się z sikarami mierzyć. Okej, wszyscy? Wchodzimy do hali senatu. O, trochę wygląda podobnie do tej scenerii. Wow. Do tej scenerii po poprzednich nieudanych rozmowach w senacie. Czy cokolwiek już nie było. Aha, mogę cię bić przez ścianę. Mogę też skoczyć. Ale słabiutcy jesteście, Aurelianie. Wy chcecie walczyć z sikarami. Puf. I kolejny. Okej. Dobra. Dajcie więcej. Aha! Bring it on. Już całkiem zapomniałem tą jego kwestię. O, siema, ludzie. So now it becomes painfully obvious that this traitor has sold our centuries of labor and trust for what? For a myth? Will the destruction of our world, the wholesale eradication of our race, be worth the discovery of these hairy little primates in our... You irreverent fools. You've become one of them, haven't you? Have you not seen what these humans are capable of? The Seekers are killing them because they are terrified of the powers they possess. If these humans are so amazingly powerful, Lysenor, then why are they practically extinct? This debate is pointless, Savan. None of us here belong to the old faith. The few members of the council who did left when the coup began. We're not here to validate the deity of these humans. Let us get this sentencing over with and move on. Yes. What has been the Seeker response to the coup? Praktycznie so. Seeker's vow, their response will be measured. As long as we deliver the rest of the Magnificent Party, as we take them into custody. The rest? We have already delivered one of your exalted ones into their hands. Oh, yeah. The other will be there shortly. This ends now. You. The troglodyte dares intrude upon our deliberations. It appears a blow to the head was not enough to teach you proper etiquette, human. Perhaps something more direct is required. Arc, ja ci dam coś bardziej bezpośredniego. Gdybyście wy, Aurelianie, mieli zęby, to musielibyście za chwilę zbierać się z podłogi. Okej, mamy moc odłamków. Możemy teraz strzelać lodowymi odłamkami ze swoich rąk. Okej, przetestujmy to. Nie masz czemu by nie. Okej, takie sobie pociski.
Ten gość jest silny. Wow. Czemu tarczę mi usunęliście? Wow. Te lodowe odłamki nie są aż tak potężne jak pociski Eonu. Ale jak je wyskillujemy, to może się do czegoś przydadzą. Okej, okay. Ten pan ma już dość. Kolejny. O. Exalted One, we must go. I know where the Enko will be holding Marin. If you wish to live long enough to save her, we must go now. Okej, okay. Szybka zmiana ciuchów. Ej, ale ty skończ się tam gdzieś. Nie, skończ się tam gdzieś, ale znam całkiem fajne miejsce dla was. Grup. Ała. Bum. Ej, gdzie mój pomocnik? Gdzieś się sprzątnął. Ała. On się gdzieś tam tłucze. A mam chyba lepszy pomysł na ich eliminację. Sorry, osłona tu. Miałem na myśli... Wow. Coś takiego. Dobra, możemy teraz wrócić do odłamków. Są gorsze od przycisków Eonów, ale trzeba je kiedyś wyskillować. W sumie efektem również się nie za bardzo różnią od przycisków Eonów. Ale co mi tam. Wstawaj, nie udawaj, że śpisz. Aurelianie nie śpią. Aurelianie czuwają. Więcej mięska. Fajnie. Lubimy mięsko. Nawet jeżeli jest takie kościste i zbrojone. Chodzi z innego świata. Nie chcę tak zbliżać się do krawędzi. Stanie mi się coś podobnego co im. Właśnie. Gdzie mój kolega? Nie wiem. Pewnie gdzieś się pojawi. Oni umieją latać Aurelianie. Wow. Miały też pojawiać się znikąd. Okej, zwiększone obrażenia. O to nam chodziło. Wow. Teraz to jakieś... Dziwne się robią te pociski, tak naokoło latają jakieś dookoła i samonaprowadzające, nie wiem. What's going on? Where did they go? They have pulled back to regroup for the final onslaught. It has been the highest... Oj, nie gadaj, załatwi mi. These are ours! Status report. We just secured the main ports and transit points of Avernus. The eastern rebels defenses are crumbling, and their seeker support is falling back to the islands. We've won, Commander. This victory will not be complete until every last seeker claw is torn from our world. We have much to do... Trzeba się dużo seekerów do zabicia. O tak, z pewnością. Ui! We have caught an enemy unprepared. It is an enemy nonetheless, who outnumbers our fleet 2-1, who has superior weapons and hard fortifications. Macie przerąbane. Three wings of our fleet have trapped the remnants of the Seeker Armada in the skies above the main Seeker base on the island of Taran. The rest of the fleet is converging on this point.
The Seekers see this base as the anchor to their rule over our world, and are confident that they can hold it indefinitely. We are about to prove otherwise. We rise from the water with the coming dawn, and burn these demons from off our world in one fatal strike! The entirety of our fleet will strike at dawn as well, and fill the air with such fire and noise as has not been seen on this world since its creation. Dawn approaches, brethren. Hone your blades. Gość się rozkręcił. Aurelianie zyskują moc przenikania przez siebie, nawzajem, jak klony.